Panie trenerze, kilka słów a propos dzisiejszego spotkania, poproszę. W skrócie, wydaje mi się, że katastroficzny nasz mecz w pewnych elementach gry. 25 strat. Nie mieliśmy takiego meczu jeszcze. Ciężko. Podstawowi gracze wylecieli mi za faule techniczne, za 5 fauli. Mieliśmy mnóstwo problemów w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. To jest ciężki teren. Plepin gra dobry basket. Ratingi pokazują, że jest bardzo wysoko. I tak prawdę mówiąc, to nie powinniśmy wygrać tego meczu. I dlatego to jest słowa uznania dla chłopaków, bo powiedzieliśmy sobie w szatni, jeżeli zdobędziemy, damy rzucić Pelpinowi 35 punktów w drugiej połowie, rzucili 39, to ten mecz wygramy. Inaczej nie ma możliwości, żebyśmy wyjechali tam zwycięzcy, nic nam nie pomoże, możemy tylko polegać na sobie, w jakimkolwiek match-upie będziemy kończyć ten mecz, tylko i wyłącznie możemy pomagać sobie nawzajem i nikt i nic nam nie pomoże, więc teoretycznie troszeczkę szczęścia było po naszej stronie w końcówce i naprawdę gratulacje dla Pelpina, bo postawił bardzo fajne warunki i ten mecz mógł się podobać dla kibica, aczkolwiek więcej szczęścia było po naszej stronie i bardzo się cieszymy, bo to jest taki pierwszy mecz ciężki, który wyciągnęliśmy na swoją stronę i to na pewno będzie budowało i nie będziemy pękać do ostatniej minuty w każdym meczu. Dziękuję pięknie. Sebastian, kilka słów a propos dzisiejszego spotkania od Ciebie. Dzień dobry. No tak jak trener wspomniał, mieliśmy za dużo zdecydowanie strat, ale pokazaliśmy charakter, wolę walki w końcówce. Podstawowi zawodnicy no niestety wylecieli za faule, ale jak widać wszyscy mogą u nas grać, wszyscy mogą coś pokazać i oby dalej się tak układało, że wygrywamy takie mecze w końcówce niż przegrywamy w jakiś głupi sposób. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, czy trzymanie Pawła Dzierżaka z 4 faulami na boisku, to nie myślał trener w pewnym momencie, że to może być moment, który trochę przechylił tą szalę na korzyść Deki? No mieliśmy kilka takich momentów w tym meczu i szukaliśmy ustawienia meczapowego najlepszego dla nas. Musieliśmy troszeczkę zaryzykować. Gdzieś mieliśmy taktykę po to też zrobioną, więc jakby nie do końca, jeżeli gracze troszeczkę mają, ci co nie mieli tego grać, mają nagle grać to co gdzieś tam inni mieli kreować, to nagle troszkę powstał chaos i dlatego wydaje mi się, że zaryzykowaliśmy, aczkolwiek potoczyły się losy meczu tak a nie inaczej. Bardzo fajnie, że jeżeli ktoś u nas nie może, ma problem, ktoś wchodzi w buty drugiego i mówię, ta atmosfera u nas w zespole jest bardzo fajna i tu nikt nie jest egoistą i wszyscy mamy tylko jeden cel bez względu, czy ktoś rzuci 20 punktów, czy jeden, nie ma znaczenia, mamy pewną taktykę do zrealizowania, defensywną i ofensywną, na tym polega to wszystko i chcemy wygrać mecz jednym punktem i z takim nastawieniem wychodzimy do każdego spotkania. I jeszcze jedno pytanie, Daniel Żółkowski, kolejny mecz 40 minut, czy on jeszcze ma tyle sił? Coś ostatnio wspominał, że spokojnie mógł zagrać jeszcze dwie dogrywki. Panie trenerze, pytanie, co zmieniło w pana pracy wykluczenie Szymona Długosza i Pawła Dzierżaka? Co pan musiał przekazać chłopakom, co pan musiał zmienić w taktyce zespołu? Na pewno rzeczy jesteśmy przygotowani bardziej lub gorzej i wydaje mi się, że trzeba się szybko zadotować do nowych warunków i to jest klucz. No, jeżeli jesteśmy doświadczonymi graczami, troszeczkę łatwo. No, akurat też można powiedzieć, że Sebastian nam bardzo pomógł ze względu na to, że się zaadaptował do nowych warunków i gdzieś tam musiał grać na dwóch pozycjach i ze względu na to, że ma doświadczenie, było mu łatwiej. Gdyby gdzieś tam był młodym graczem bez doświadczenia, na pewno byśmy poprawili wiele błędów, a to doświadczenie zaprezentowało i wszyscy nam się cieszymy, że wyjeżdżamy stąd zwycięzcy, bo to jest mecz za 4 punkty. I Sebastian, do Ciebie pytanie pierwsze. Wydaje się, że wykluczenie tych zawodników, o których tutaj mowa była, dała Wam takiego kopa kolejnego w tej czwartej kwarcie, bo graliście, no było widać, że byliście bardziej jeszcze zdeterminowani. Przynajmniej ja tak widziałem to z boku. Jak oceniasz jako zawodnik? No tak jak wspomniałem, każdy może u nas wejść, zrobić dobrą robotę, bronić, walczyć o każdą piłkę. To jest naprawdę bardzo charakterny zespół i na pewno, no, na pewno dało to jakiegoś też właśnie kopa innym zawodnikom, ale no, tak jak mówię, no, wszyscy mogą grać, każdy kto wchodzi na boisko może z siebie dać po prostu 100% w obronie, to wystarczy, a w ataku same się znajdują pozycje rzutowe i no i tyle. Dziękuję. I moje ostatnie pytanie dotyczy ostatniej minuty, bo
Chodzi o twoje uczucia. Czy tutaj było dużo nerwów? Byłeś wtedy na parkiecie. Tutaj przeważały nerwy? Czy też w ogóle nie koncentrowałeś się na tym takim psychologicznym elemencie, tylko chciałeś wykonać swoją robotę? Jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? Po prostu chciałem wykonać swoją robotę i pomóc jak najbardziej zespołowi w tej końcówce, żeby osiągnąć zwycięstwo.